Cześć wszystkim! W dzisiejszym blogaucie, który będzie w formie podcastu razem z Dreamdokajem, cześć wszystkim! Opowiemy wam trochę o gatunkach gier, o tych, które są dla nas najważniejsze, z którymi bawiliśmy się najlepiej, a także o tych, które powstały stosunkowo niedawno w świecie gier. Powiemy także o gatunkach, które niespecjalnie do nas trafiają ze względu na nasze gusta. Ponieważ wymienienie wszystkich gatunków słownie byłoby dla was nudne i uciążliwe, to przedstawimy wam mały schemat, jak to robi branża gier wideo. Podczas gdy będziecie się z nim zapoznawać, z nas opowiem wam o swoich ulubionych gatunkach. Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, czego człowiek szuka w grach. Ponieważ potem w sumie powstaje gatunki gier, żeby ułatwić graczowi wybór, żeby pokazać mu, czym gry są podobne, czego może się spodziewać po grach. Ja zazwyczaj szukam rozwoju bohatera, otwartego światu i ewentualnie możliwość zostania badassem. Co dość łatwo można powiązać z gatunkami gier RPG, gdzie rozwijamy postać i możemy przejść jakby najwspanialszą ścieżkę od zera do bohatera, gdzie na początku latamy z patykiem i dostajemy po tyłku od wszystkich, a potem bierzemy miecz zniszczenia świata i wszyscy schodzą nam z drogi, ewentualnie kończą marnie. Innym gatunkiem, który uwielbiam, jest praktycznie przez serię Total War gry strategiczne i mieszanka ich, czyli na przykład Spellforce, gdzie nie dość, że mamy swojego awatara, którego rozwijamy, to zarządzamy jakby swoją małą armią i swoją małą osadą, rozwijając się coraz bardziej i bardziej. Takie gry mnie kręcą, ale z drugiej strony nie lubię symulatorów, które jako że próbują oddać jakiś realizm, są strasznie powolne i wypaczone z akcji. Dlatego taka gra jak Banish na przykład zupełnie do mnie nie przemawia. A mimo wszystko sandboxy, które są jakby gdzieś powiązane z RPGami, też są spoko, bo to piaskownica. Mamy wielkie pole do popisu z tym, co chcemy zrobić, ale z drugiej strony też potrzebuje trochę akcji, jakiejś walki, czegoś takiego. Mount & Blade jest świetnym przykładem takiej gry, która mi się podoba. A pozwól, że ci trochę przerwę. I co powiesz na przykład o grach Ubisoftu, gdzie te sandboxy troszkę już graczom się przejadły. Na ogólnych forach możemy usłyszeć, że ludzie mają już dość tego typu gier, że one są jednakowe, że to jest kalka w kalkę, różnica się tylko jakimś innym elementem. Bijesz pewnie do serii Far Cry i Assassin's Creed. Przykładowo. Otóż Assassin's Creed przeszedł tą swoją małą rewolucję, mamy Odyseję i Origin, tak? Gdzie w ogóle mi się te gry nie podobają, bo jakby jestem fanem oryginalnych Assassin's Creedów. Przez co, jeżeli zmienili formę, bo forma im się przestała sprzedawać, to hejtuję. Przykro mi. Według mnie powinni po prostu zakończyć już na tym, nie wiem... Marka się sprzedaje, jest rozpoznawalna, więc to jest decyzja czysto marketingowa. A z innej strony Far Cry, który też jakby już schyla się ku końcowi po ostatnim dodatku po wojnie nuklearnej. Myślę, że to są fajne gry, że jeżeli przymknąć oko na ich powtarzalność, to każda z osobna i jako gatunek takiego sandboxa to świetne gry. Wiesz, no ale to też jest taka sytuacja, że te gry są świetne dla osoby, która nie grała w poprzednie części. Jeżeli gry zaczyna na przykład przykładowo od tej czwórki, piątki, dla nich te gry są świetne, bo nie widziały tego, co było wcześniej. A co ma powiedzieć gracz, który gra przypuszczalnie od początku? Jeżeli mu się nie podoba już ta forma, bo mu się przejadła, niech szuka innego gatunku. Trudno. Nie zawsze dostaniemy to, czego chcemy. Jakby forma się sprzedała, Ubisoft stwierdził, że będzie kontynuować. No i ma swojego małego sandboxa, a nawet kilka. Z czego gracze się śmieją, że to gry na jedno kopyto. Można myśleć na przykład nowego Watch Dogs? Tak, GTA bez splów. Nie. Nie, do mnie też nie trafia. Więc co w takim razie do ciebie trafia jako do gracza? Ja z kolei lubię gry, w których gracz sam sobie stawia wyzwanie. Takie Devil May Cry czy God of War, ale te pierwsze gry, te pierwsze z czasów PlayStation 2, PlayStation 3. Chociaż tam już troszkę zepsuły to achievementy i trofiki. Ale ten moment, gdy graliśmy na PlayStation 2 w Devil May Cry 3 i wykręcaliśmy wyniki, byleby tylko po prostu je mieć, dla samej satysfakcji, że je osiągnęliśmy. To jest właśnie to, co ja lubię w grach, gdy błyszczą mi się oczy. Badassowy bohater idzie, rozwala wszystko na swojej drodze, nie patrzy co się dzieje za nim, przed nim, ma tylko cel, idzie zwyciężyć i nabić jak najlepsze statystyki. To jest to właśnie, slashery, myślę, że to jest ten gatunek, który najbardziej do mnie trafia. Znaczy, nie patrzyłeś przed siebie i za siebie, grałeś na ślepo? Wiesz, jak masz maszować przyciski... Masz maszować przyciski! Tak, no masz pada, no to jak patrzysz, co się dzieje generalnie, nie? Ale nie patrzysz, co jest dookoła, tylko...
masz tą demolkę i to jest tym wszystkim najlepsze. No nie idziesz i rozglądasz się tak jak w sandboxie właśnie, że prawo, lewo, bo może coś tam jest. Tylko idziesz i robisz tą nawalankę, siekasz, niszczysz. To jest, żyjemy z gry. Każda gra ma swój cel. Coś jeszcze chcesz dodać? Jakiś gatunek cię urzekł? Tak, szczególnie. Chyba to taka miłość jeszcze z dzieciństwa, gdzie to są gry JRPG. Za czasów, gdy jeszcze fascynowałem się mangą i anime, wtedy to były czasy, gdy pierwszy raz w moje ręce trafiła gra JRPG i nie był to Final, wbrew pozorom. Była to Grandia 2. Jeszcze wtedy na PC grałem. Tak, z nas grałem na PC-cie. I to w JRPG-a. Każdemu się zdarza. To jest dopiero fenomen. Za jakimi grami zatem nie przepadam? Symulatory, zdecydowanie. Chociaż taki Project Cars, no to on akurat trafił w moje gusta. Świetny model jazdy, zjazdy do pit stopów, czy dbałość o detale naprawdę wywarła na mnie wrażenie. Ale jeśli miałbym grać jakiś symulator rolnika, czy kromki chleba, nie, no to zdecydowanie to nie jest gra dla mnie. Znaczy mówisz, że nie zobaczymy cię na scenie e-sportowej handlującego kalafiorem? Wiesz co, wystarczy mi wykształcenie rolnicze. No, co kto lubi? Przejdźmy więc do meritum dzisiejszego blogouta. Czy gry mogą być wielogatunkowe? Co ty o tym sądzisz? Oczywiście, że mogą. Jest masa tytułów, które mógłbyś wymienić pewnie z własnego umysłu teraz. Ja na przykład mogę rzucić Dragon Age Inquisition, która zarówno jest jakby sandboxem, gdzie masz dużo czynności, takich mniejszych questów i otwarty świat, po którym możesz się przemieszczać i po prostu na przykład zbierać futra, żeby stworzyć sobie zbroję, a zarazem masz epicką fabułę, którą podążasz i rozwijasz swojego bohatera coraz dalej. A co sądzisz na przykład o takich rzeczach jak upychanie fabuły na siłę w grę? Przykładowo Need for Speedy nowe, które cały czas próbują stworzyć z gry wyścigowej grę, która będzie miała głęboką fabułę. Czy wiesz co, sądzę, że to jest trochę inne działanie, że próbują sprzedać jakby film, przy okazji sprzedając grę. Znaczy tworzą fabułę taką czysto filmową i próbują stworzyć pod to grę, więc nie wiem, czy nie uznałbym tego w ogóle za... Poza tym, że symulator wyścigów, czy tam wyścigi arcade, dodatkowo wrzucił do koszyczka z grami... Interaktywne filmy. Tak, dokładnie. Tak jak mamy na schemacie. Z całkiem innej strony te starsze trochę, nie te całkiem undergroundy i tak dalej, miały dość ciekawą fabułę, na przykład zdobywanie miasta przez wyścigi jak w Carbonie, czy wspinanie się coraz wyżej po czarnej liście w Most Wanted, tym starym Most Wanted, remake był do bani. To strasznie mi się podobało jako element fabularny, bo motywowało mnie do dalszego działania. Ta gra sprawiała, że miałeś cel tej jazdy, no nie? Tak, ale z drugiej strony to nie było nachalne i nie zmieniało tego, że to był tylko wyścig. Dokładnie. Miało jakieś tam zaplecze z tyłu fabularne, ale nie było ono nachalne, nie było mi prezentowane i w sumie mogłem to olać i potraktować tylko Most Wanted jako wyścigi. A pozwól, że przytoczę jeszcze tutaj coś innego, bo nasza dyskusja nieraz dotycząca Assassin's Creed'a. Tak, nie mogłem się coś wysłowić. Zawsze burzy w tobie jakieś wielkie emocje. Zawsze porównujesz tą grę do jakiegoś platformera. Wiesz co, jest wiele serii, w które gram. Dragon Age, Fallout, Gothic, ale Assassin's Creed jest dla mnie bardzo ważny i nie chcę jakby gloryfikować starszych części, ale powiedzmy sobie szczerze, wychowałem się na nich jako gracz. Dość dużo czasu spędziłem przy nich. Jest to jedna z moich ulubionych serii, postaram te starsze, te nowe nie gram, bo bullshit. Nie zmienia się gatunku gier od tak, bo się nie sprzedaje stary. Będę to powtarzać do końca świata jeden dzień. Nie martw się, w tej kwestii cię popieram, ja też jestem wyznawcą Ezio i to wystarczy dla mnie. On miał jakby utarty schemat od jedynki. Chodziłeś po mieście, skakałeś i to nie jest element platformowy. Natomiast dwójka zmieniła to znacząco, ponieważ dawała nam zamknięte lokacje, w których musieliśmy przebyć od punktu A do punktu B przez jakby najlepszą ścieżkę, która była optymalnie zaznaczona przez twórców. Nie mogliśmy sobie iść byle jak byleby dotrzeć. I to był taki straszny element platformowy. To było naprawdę krótkie, bo w dwójce bodajże było 6 ukrytych świątyni, po których mogliśmy sobie skakać nieswobodnie po wyznaczonej ścieżce i to za mało, żeby uznać to za platformę. Jednak w moich oczach można by było to dać do tej kategorii również. Jako platformer w 3D? To masz na myśli? W sensie sam ten element? Ale czy ten element może tylko zdefiniować to? Mówiłeś, że nie przecież. Oczywiście, że może. Znaczy, dobrze, to za krótki element.
żeby stwierdzić, że cała gra jest platformerem, ale nie można odbierać tego, że ma elementy platformówki w sobie. No dobrze, a jakbym ci przytoczył taki przykład. Mamy Nioh. Kojarzysz grę na pewno. No, z Soulsami się nie lubimy. Kiedyś będę musiał przysiąść na długie lata. Na długie lata, żeby skończyć jeden etap. Tak. Mam na myśli tutaj taki przedział, że tą grę określa się jako mianem takiego soft Soulsów. Ze względu na to, że ma więcej elementów slashera niż samych Soulsów. No ale weźmy pod uwagę to, że większość Soulsów generalnie ma elementy slashera. Więc czy to czyni tę grę multiplatformową, multigatunkową? No, Soulsy są w sumie pochodną RPG-a, jakby na to nie spojrzeć. Action RPG-a, dokładnie. Dokładnie, masz rozwój postaci, masz dość szybką akcję i masz ten rozwój. Z drugiej strony nie nazwałbym tego slasherem, bo za mało machasz mieczem w Soulsach. Znaczy zależy od buildu, oczywiście. Ale nie, to nie jest slasher ani hack and slash. To są Soulsy. Zostawmy to w spokoju. Czyli tą grę idealnie byś zdefiniował jako ten typowy, jeden gatunek, a nie wielogatunkowy. Nie. Mówię o innych Soulsach, nie mówię o Niochu. Nioh miał trochę inną mechanikę. I tak, to był bardziej slasher i to była bardziej zręcznościówka nawet lekko. Wiesz co, przyznam się, że zagrałem to chwilę. Zagrałem dłuższą chwilę. Pocierpiałem, poumierałem, jak to w Soulsach. Ale ja osobiście nie zaklasyfikowałbym tego jako slasher. Dla mnie slasher, to jak wspomniałem wcześniej, to jest Devil May Cry, God of War. Takie, że idziesz i nie martwisz się niczym, a nie, że musisz cały czas baczyć na każdy krok w grze, bo coś może ci ciągle zabić. Oj tam, no taka jest definicja Soulsów. No. To właśnie przychodzi ta wielogatunkowość, że kosztem czegoś wprowadzasz coś innego. Tak jak chcesz prowadzić wyścig do wyścigów fabułę. Musisz uciąć trochę jakby niezależności, nie możesz poruszać się swobodnie, bo gdzieś tam czeka ten znacznik, do którego musisz podejść, który musisz zebrać, który ci ruszy tą fabułę do przodu. Popychacze fabuły. Gatunki gier to naprawdę zawiły temat. Twórcy muszą się nieźle też nakombinować, żeby podtrzymać zainteresowanie publiki daną grą. Ale też nie są bez winy przy tym sami gracze, którzy poprzez mody usprawniają ciągle gry. I myślę, że ty z nas wiesz więcej na ten temat. Znaczy, nie tyle usprawniają tylko gry, bo mamy na przykład mody do Skyrima, które są nieraz rozbudowane, zwiększają fabułę, ale nieraz mamy jakby powstanie całkiem nowego gatunku. Nie wiem, kojarzysz na pewno Warcrafta 3, tak? Każdy kojarzy Warcrafta 3. Słynna strategia. I ktoś stwierdził, że stworzy z tego mobę. I pewnie nie wiedział, że powstanie z tego cały gatunek gier moba, ale po prostu stwierdził, że on chce mieć jednego bohatera, nie chce przejmować się całym zarządzaniem stworami, budowaniem bazy. On tylko chce mieć bohatera i sobie nim walczyć, jak w RPG-u. Sam sobie panem. Stworzył sobie więc mapę, na której było kilka wież, trzy aleje, wszyscy to znamy z LoL-a. I tak właśnie powstały gry MOBA, bo komuś się spodobał ten motyw gry i zaczął go rozwijać. Tak samo było z Battle Royale. Ktoś stwierdził, że Arma jest spoko grą, ale fajnie by było, jakby po prostu mogli się tam zabijać gracze, bo po co komu survivali zombie. Więc stworzył moda do Army, którym zabijało się innych graczy i trzeba było szukać sprzętu. Czymś ci to zalatuje? No i to bardzo. A teraz powiedz mi jeszcze to autoczesie, bo to jest dla mnie zupełnie obcy gatunek. Wiesz co, to jest gatunek ciężki do opisania, bo po pierwsze jest nowy i ludzie jakby jeszcze nie są z nim dokładnie zaznajomieni. Ogólnie wiesz, na czym polegają szachy, tak? Tak. Ja wykonuję swój ruch, ty wykonujesz swój ruch. Ty teraz wyobraź sobie, że mamy planszę pełną szachów i po prostu nimi rzucamy na lewo i prawo. Nieważne, czy jest ruch, nie ma czegoś takiego, nie mamy kolejki. Po prostu chcesz jakby zdominować króla poprzez jak najszybsze wykonanie ruchu. Teraz zwiększ ilość figur na planszy. Znaczy nie ilości, tylko rodzajów. Teraz dodaj do tego jeszcze to, że niektóre szachy działają ze sobą lepiej. Na przykład jeżeli masz konia i trochę innego konia, to dostają jakiś bonus. Na przykład mogą skakać dalej. I mniej więcej na tym polega autoczes. Dobierasz sobie pionki, wstawiasz je na planszę i próbujesz wykręcić jak najlepsze kombo lub jak najwięcej kombosów między swoimi szachami, żeby dostać jak najlepszy efekt i żeby pozbawić przeciwnika życia. I o dziwo, co jest zabawne i wielu ludzi jakby pewnie pomija ten fakt ze swojej niewiedzy, Dota 1
powstała z moda do Warcrafta, a pierwsze autoczesty powstały z moda do Doty 2. Czyli jakby ten trend modowania gry, żeby stworzyć nowy gatunek, przeszedł dalej. Jakby trzecie pokolenie modów. Wiesz co, myślę, że ten temat możemy poruszyć już w następnym blogaucie, bo tutaj czas nam już powoli kończy. I dziękujemy wam bardzo za uwagę i że nas wysłuchaliście. Zapraszamy do następnego odcinka. Jo! Skupić się na tym, że RPG, co ja lubię w RPG, no to, że się rozwija postać. Może weźmy to faktycznie, tylko przeczytajmy. Nie, bez sensu. Tak jest śmiesznie.